witam wszystkich na kanale Nighty Kids. Dzisiaj drugi odcinek, ale też pierwszy odcinek nowej serii. W nowej serii za namową kilku znajomych z Twittera, ale też jakimś takim własnym ideą. Postanowiłem nagrać kilka odcinków z kolekcjonerami koszulek różnych klubów Polski, ale nie tylko, również klubów światowych. Jako że na co dzień przebywam w Warszawie, najbliżej jest mi oczywiście do klubów stołecznych. Jest ze mną Hubert. Cześć. Hubert jest kolekcjonerem koszulek Polonii Warszawa. Być może niedługo pojawi się kolekcjoner Legii i na moim kanale będzie można powiedzieć takie mini derby. Natomiast mamy tutaj kilkanaście, kilkadziesiąt w zasadzie koszulek Polonii. Może Hubert przedstaw się, powiedz coś o sobie, w ogóle skąd pasja i jak to się stało, że zbierasz Polonię Warszawa? No to nazywam się Hubert i tak szczerze powiedziawszy, na pierwszy raz na Polonii byłem w 2012 roku, 25 lutego, bo to pamiętam po prostu, bo wiem jaki mecz. Zabrał nas ze szkoły podstawowej pan od religii. Zabierał też na Legię w sumie. Mhm. Była szkoła jaka? Podstawowa. Podstawowa, tak, okej. Okay. Normalnie tam znałem. Kurczę, no spoko na te mecze się chodzi, bo u mnie w rodzinie jakiejś takiej tradycji, żeby chodzić na mecze w moim domu akurat nie było. No, a to tak po prostu będę chodził na Polonię może. No. To jest ciekawy wątek a propos jak wybierasz swój klub, bo wiele osób nie pamięta, dlaczego kibicuje. Jak jesteś dzieciakiem, to czasem kolory, czasem może jakiś piłkarz. W twoim przypadku jak to było? No właśnie u mnie to było tak, że po prostu poszedłem w tym wieku tam 12 lat i uznałem, że, no bo ja zwykle tak uznaję, że jak gdzieś jestem po raz pierwszy, na przykład w danym, nie wiem, jakiejś grupie, drużynie czy czymś takim, to wtedy uznaję, że skoro to jest pierwsze, to jest ta pierwsza myśl najlepsza. Mhm. Ty jesteś jeszcze młodym kolekcjonerem, 10 lat temu jak byłeś w szkole podstawowej miałeś 12 lat, więc mam nadzieję, że za kolejne 10 lat ta kolekcja jeszcze w ogóle się powiększy, bo tak naprawdę pierwszą koszulkę, którą zostawiłeś sobie, to był który rok? Pierwsza koszulka? Stricte, to piłki nożnej czy... W ogóle. To już jak miałem rok dostałem koszulkę od sąsiada, jeszcze mieszkałem wtedy w mieszkaniu, to było na Pradze. I nasz sąsiad, nie wiem czemu, moi rodzice też nie wiedzą czemu, przywiózł z USA koszulkę Lakersów Bryanta, świętej pamięci, z numerem 8. Okej. W rozmiarze XS. Masz ją dzisiaj? Niestety, ale oddałem ją koledze, który pasjonuje się koszykówką, bo ja koszykówki w ogóle nie zbieram. Okej. I potem tak sobie uświadomiłem, że trochę głupio, że to pierwsza koszulka i tak oddałem, że tak powiem, ale jeżeli kogoś interesuje koszykówka, to tak niech się cieszy z niej. To jest tak, że kiedyś znajomy opowiadał, że jak był dzieciakiem, miał mnóstwo koszulek, potem gdzieś wyjechał na studia do jakiegoś innego miasta, mama stwierdziła, że on do tego nie wróci, oddała wszystko w ogóle na jakieś PCK, po czym on po kilku latach odnalazł z powrotem sobie taką pasję i no niestety koszulki nie do odzyskania. Hubert, a powiedz mi, czy są tutaj koszulki, które jakiś szczególny wywołują u ciebie sentyment? Czy jakąś koszulkę może dostałeś indywidualnie, albo która z tych koszulek coś znaczy, więcej niż inne? Więcej niż inne? To mógłbym powiedzieć... Myślę, że no może ta, tak naprawdę. Pokażmy ją tutaj. Bo to jest z autografem od piłkarza. Kupiłem ją przez internet. I tak zapytałem, bo że tak powiem, w miarę niedaleko mam do pana Piotra Dziewickiego. Okej. To zapytałem. Jest Piotr Dziewicki tutaj. Tak jest. Tak jest, są jeszcze ślady użytkowania. I zapytałem go, czy nie zechciałby mi podpisać. Numer 21. I tak się stało, że podpisał mi i jeszcze napisał dla Huberta, więc było mi bardzo miło, dlatego nawet tylko byłem strasznie zestresowany wtedy podczas spotkania i nie pamiętam nawet, co mówiłem. A macie kontakt z Piotkiem jakiś? Szczerze mówiąc, no nie będę komuś spamował, że tak powiem, szafy, więc bo to... Ja Piotrka znam, więc Piotrek, wyślę ci film, może rzucisz chwilę. Pozdrawiam cię, zresztą nasz operator też zna Piotrka i jak to zobaczysz, to pamiętaj, że masz tutaj chłopaka, który wyróżnił twoją koszulkę spośród wszystkich. Okej, no to co, przejdźmy Hubert po kolei, bo jakby chciałbym, żeby też w tym formacie były one w miarę sprawne, 15-20 minutowe. Chciałbym, żebyśmy przede wszystkim skupili się nie na piłce nożnej, a właśnie na designie koszulek, na tym, jak one są wyprodukowane. To, co będę mógł pokazać Wam w kamerze razem z Hubertem i moimi gośćmi, będzie pokazane. Wiadomo, nie wszystko.
No więc tak, Hubert, przed programem poprosiłem, żeby one mniej więcej były w chronologii, czy one są od lewej do prawej mniej więcej? Do pewnego momentu tak jest, do sezonu, ojejku, 2021, czyli tamtej Kizy. Okej, okay. Jeszcze... dobra, słuchaj, to Kizę zostawimy sobie w takim razie na koniec, bo to są chyba te najnowsze koszulki, o ile się nie mylę. Czy nie? Tak, Kiza to jest najświeższy sezon, okay. Tu jest najstarszy. No i dobra, i powiedz, który to jest rok? To jest jak ona się u Ciebie znalazła? Sezon 96-97, Grzegorz Wędzyński. Pokażmy. Numer, a przynajmniej z tego, co mi wiadomo, Grzegorz Wędzyński, ponieważ do sezonu 99-2000 w polskiej lidze chyba nie było tak przypisanych numerów, a przynajmniej w centrali składów piłkarskich nie ma o tym informacji. Zdarzało się, że zawodnik grał w dwóch różnych numerach w jednym sezonie. Tak jest, nawet to tam będzie potem wiadomo. Słuchajcie, ta koszulka ode mnie, co ciekawostka, tutaj możesz odwrócić, jest naszyty nadruk na koszulkę. W tej chwili to już się nie zdarza, tak? Jeszcze jest krzywo naszyty. Jeszcze jest krzywo, tak, ale ciekawostka, Dromex, prawie Dronex, pokażmy jeszcze przód. Firma włoska Diadora. Ja o Diadorze na Twitterze swego czasu pisałem, zresztą jest to jedna z moich trzech ulubionych marek. Są tutaj dwie moje ulubione marki, Diadora, dla mnie super, ta w ogóle taka naszywka, jakby jeszcze była jakąś wersją kieszonki, Canal Plus Empik, bardzo mi się osobiście podoba ten wzór. Czy to jest koszulka, która jak się u Ciebie znalazła? Bardzo prozaiczna, że tak powiem, metoda, czyli licytacja na Allegro. Okay. Jedyny problem był taki, że jak jechałem na mecz wyjazdowy, możesz już powiesić. Do Konstantynowa, to wtedy akurat się kończyły te licytacje, bo w tym samym czasie też licytowałem jedną, która tam będzie za chwilę. Jaka kwota? Podzielisz się z nami? Znaczy mogę powiedzieć, to akurat było według mnie stosunkowo tanio, 300 zł. 300 zł. To powiem Ci za tego sztosa, bardzo dobra cena. Co mamy dalej, powiedz, to jest ACQ, tak? Tak, tu już jest sezon 97-98, numer 23, czyli pierwszy Polak, który przybył do nas z Nigerii. Okej, okay. Więc... czy to był Emanuel Olisadebe? Tak jest. To właśnie 23, później Olisadebe grał z jakim numerem, z 10? W Polonii 23. 23 grał w kadrze Polski z 11. Okej, okay, okej. Okay. Kazimierz Zdrój, nie wiem czy woda istnieje, ACQ. No i Wizja TV. Wizja TV, czyli królowa satelitów, satelit powiedzmy na domkach. Ja mieszkałem w domku i nie miałem możliwości kablówki, więc Wizja TV mi się bardzo fajnie kojarzy. ASIC, japońska firma, bardzo fajna. Też widzę, że mamy ten sam motyw wszywania herbu, tak jest. Z tyłu już jest, a również no jest też jest ta sama technologia. Tak, też to... jest ta sama technologia. Bardzo ładna koszulka moim zdaniem. Tutaj nie wiem, czy widać na kamerze, wszędzie jest po prostu taki jakby hologram w materiale ASIC. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę. To prawda, wydaje mi się, że to jest chyba też tak jak tamta Diadory była z katalogu, pewnie tutaj też zapewne jest po prostu z katalogu ściągnięta. Zakładam, że 20 parę lat temu większość tych koszulek była taka katalogowa, raczej takie chyba najbogatsze kluby mogły sobie pozwolić na jakiś indywidualny wzór. Tą koszulkę kupiłeś, wylicytowałeś, dostałeś? Ona przyszła do mnie z Portugalii. O proszę, ale... Bo portugalski kolekcjoner sprzedawał po prostu nagle koszulki Polonii i uznałem, że kurczę, no Olisadebe, on nie wiem, czy on wiedział, co sprzedaje, czy nie, bo uważam, że cena była dobra, nie będę mówił ile, ale sprzedawał drożej na przykład koszulki Gancarczyka z sezonu 9-10 albo Daniela Monkis chyba z sezonu 8-9. Okay. A kupiłeś coś więcej od tego gościa? Od niego z Portugalii? Tylko to. To były trzy koszulki, które wystawiał i ona była o dziwo najtańsza. eBay? Nie, na Facebooku. Tak, powiedz mi, do tak którego jest. Roku Polonia Warszawa miała koszulki ASICA, kojarzysz? Tak naprawdę dokładnej daty nie można powiedzieć, myślę, bo to było do sezonu, do początków sezonu 99-2000, czyli mistrzowskiego, okay. Ponieważ na przykład grali jeszcze w Pucharze Intertoto w tych koszulkach i tych, i też na początku ligi grali ogólnie w tych ASICach. No i sezon 98-99, tak cały, sezon 97-98 też, wtedy zaczęli właśnie w tych ACK grać. Okej, okay. Tego... czy to jest koszulka z Pucharu To nie, to możliwe, ale nie ma potwierdzenia tak naprawdę, bo najprawdopodobniej wtedy zawodnicy nie mieli zbyt wielu kompletów.
To nie, nie są czasy tak jak teraz w Ekstraklasie, że oni na jeden mecz mają jeden komplet. No tak, tak się zdarza. Ale słuchajcie, jakość wykonania, muszę powiedzieć, jeszcze taka twarda bawełna, tak? No, prawdopodobnie solidna. Wymieszana z czymś, solidna, tak? Tylko że taka, wiesz, no już nie robi się takich koszulek, nie? To jest trochę... taka koszulka w ogóle... No, ciężka jest. Ciężka właśnie. Jest po prostu. Natomiast mamy tutaj pierwszą różnicę względem dwóch poprzednich. Herb Polonii jest już tutaj inny, okrągły. Również mamy ten hologram Esika. Z tyłu mamy Dromex, czyli jakby reklamę z tej koszulki z poprzedniego sezonu. A numer 16, kogo to grał? Arkadiusz Kaliszan. Jakbyś mógł pokazać tą białą, o której wspomniałeś, że ona była grana w Pucharze Intertoto. Ja muszę powiedzieć, że na pierwszy rzut oka dla mnie bardzo ładna koszulka. Chciałbym sam mieć ją w swojej kolekcji. Również wizja, również mamy okrągły herb. Również mamy tutaj te takie hologramy, jakby ja to nazywam, w całej koszulce. Materiał też taka gruba, twarda bawełna. 13. Emanuele Kwame. Muszę przyznać, jak mógłbyś tutaj pokazać, bardzo, bardzo ładna koszulka. Mi się osobiście podoba bardzo. To jest sezon który? To jest 98-99 i też te początki 99-2000, czyli ten półfinał Pucharu Intertoto przeciwko Metz, gdzie tam przegrali 5-1 i wyzemisali 1-1. Metkę mamy tutaj, jaką mamy meteczkę? XL-kę. XL-kę. No, ale bardzo, bardzo ładna, muszę powiedzieć, koszulka. Zmieniamy teraz, zapominamy o Diadorze, zapominamy o Esiku. Pierwsza koszulka z serii firmy polskiej firmy, trzeba zaznaczyć, Tico. Choć jakiś czas temu muszę powiedzieć, że ktoś w jednych z mapek, którą wrzucałem na Twitterze, powiedział, że to nie jest polska firma. Ja sprawdziłem, według mojego śledztwa jest to polska firma. Być może w tej chwili są jakieś udziały zagraniczne, ale wydaje mi się, że w tamtym momencie byli w Polsce. Inna jakość wykonania, trzeba powiedzieć, Hubert, że jest tutaj sponsor jakby po prostu już wprasowany, mamy okrągłe logo. Z tyłu mamy dwóch sponsorów, znowu jest Dromex, to jest chyba firma, która towarzyszyła kilka lat Polonii. Tak, no pojawia się na wielu koszulkach, więc no, z tego by wynikało, ale też Stoen to właśnie od tego sezonu tak zaczynał też i okay. Trochę się utrzymał. Powiem tak, jakbyś jeszcze raz przodem pokazał, co do koszulki, no nie, zdecydowanie Esik Diadora over to Tico. Też materiał jest taki dosyć specyficzny, ta koszulka jest już trochę śliska. Być może dla piłkarzy, tu mamy numer? Mamy numer, mamy, dziesiątkę. Mamy, mamy. Kto grał z dziesiątką wobec... Igor Gołaszewski, to jest koszulka z Pucharu Polski. Bardzo proszę, jeszcze Igor Gołaszewski również znany. Nie ma tutaj Hopkoli, ona potem poszła. Okay. Właśnie ten z 99-2000 jest. To jest ta koszulka Piotr Dziewicki, która tak była jest. Wcześniej. Tak jest. Materiał też jest trochę inny, muszę ci powiedzieć, niż w poprzedniej koszulce. Tu mi się, nie wiem dlaczego, kojarzy trochę tak jersey koszykarskie. Taka trochę delikatna siateczka. A pokażmy kolejną, bo kolejna różni się tym, że nie jest dedykacją i... Nie, i to jest Ciesielski. Pokażmy. Tomasz? 25. Tak, Tomasz Ciesielski, obrońca. Być może, Tomasz Ciesielski, 25. Powiem ci tak, Tico, ja tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, mam trochę sentyment do firmy Tico, sam mam koszulkę i Pogoni, i Łęcznej. Natomiast no, gdybym miał na tych kilku koszulkach porównać, to zdecydowanie Esik. No jakoś powiem ci, że ten Esik jest dla mnie w dotyku po prostu, no, tak, no bardzo mi się podoba, tak? No ja to jednak najbardziej preferuję Tico, ponieważ no nie oszukujmy się, to ta swojskość jest urzekająca. No jest, tak jak sposób... teraz jest tam Klima Chill czy Hit Ready Adidasa, każdy powie, że to jest top, albo ta gara od Kappy, co tam każdemu opina brzuch, czy no, zależnie to... od tego. To Macron też takie robi koszulki, slimfitowe bardzo, tak, nie? Tak. Ja zamówiłem 3XL Lazio i powiem ci, że wyglądam źle. To ja się pytam teraz, komu to przeszkadzało, jak koszulka była jak suknia wręcz. Nie, jeśli chodzi o krój, bo ja nie mówiłem o kroju, nie, no, to no, o krój jest super Tico, tak? Bardziej tak, mówię no, o tym materiale, że wiem, dla mnie jest taki wiem, koszykarski i jakościowo. Mamy bramkarską, tak? Pokażmy, tak, co mamy tutaj. Osoba sprzedająca na OLX-ie napisała, że to jest z finału Pucharu Polski, czyli wtedy jeszcze był dwumecz, to Polonia grała z Górnikiem Zabrze. To Marek Matuszek, który wtedy grał, w ogóle wtedy sporo bramkarzy miała Polonia, bo tam był Liberda, był... Liberda, Mariusz... Grubiec, był Robert, właśnie Matuszek był,
szczęsnego chyba już nie było. Bardzo ładna bramkarska, muszę powiedzieć, że ten herb tutaj faktycznie, no jednak Tico trochę oszczędzało moim zdaniem na herbach. Zobacz, nawet porównując herby z Diador czy z Essików, to jednak te herby były trochę lepiej dla mnie wykonane. Tutaj jest Bartosz Burchard, okay. Zawodnik chyba nie zagrał żadnego meczu nawet w tym sezonie w pierwszym zespole. To na Twitterze było całkiem spore poszukiwanie, aż w końcu i tak składy futbol miały rację, czyli ta centrala składów piłkarskich. Okay. Bo wiele osób myślało, że Wojciech Szymanek, no ale Wojciech Szymanek wtedy nie grał w Polonii nawet chyba. Albo to, był z innym numerem. No, numer dwa, powiem Ci, że w tamtych latach numer dwa sugerowałby zawodnika podstawowej jedenastki, bo ta wariacje numerowe to się rozpoczęły powiedzmy tam po latach 2000 trochę rozpoczęciu. Jedna rzecz, którą zwróciłem tutaj uwagę z przodu, zobacz, mamy wszywkę, których nie mieliśmy chyba w żadnej z Tico poprzednich. Tico Pro Sport and Leisure. To jest tak naprawdę pierwsza koszulka z jakąś taką wszywką. Ja z ciekawości zobaczę w ogóle, jak tu metki nawet wyglądały w tych czasach. Nie, chyba jest tylko na 100% poliester? Wiesz co, mamy informację. Jak prać? Jest rozmiar Tico. Tak, 100% syntetyk, w zasadzie taka jest informacja, ale fajne to jest, że tutaj już się pojawia, zresztą no, od razu dużo lepsza bawełna niż poprzedniej. To jest 0102. 0102. Też mi się jest... trochę mieszają te lata, a wydaje mi się, że jest ok. I tutaj jest mało sponsorów, dlatego że to jest koszulka Sebastiana Kęski w eliminacjach europejskich pucharów, wtedy pucharu UEFA. Okay. I grał przeciwko... Walijskie zespoły mają trudne nazwy. Trochę znamy, było, tak? I to był przeciwko walijskiemu zespołowi na pewno. Sprawdzimy to i tutaj dodamy w badżu, wyskoczy nam jaki to był mecz i dodamy. Dlatego też jest nazwisko, bo tylko w europejskich pucharach Polonia grała z takimi nazwiskami wtedy. Siódemka, więc po Tomaszu Wieszczyckim o ten numer przejął Tomasz Moskal, napastnik, który bodajże wtedy chyba strzelił dwie bramki w sezonie, ale to jest coś takiego. Tomasz Moskal, pamiętam nazwisko. I kolejna, zobaczmy ewolucję Tico. Zaczęliśmy od koszulek, które wyglądały, no moim zdaniem, słabo, mimo tego całego sentymentu. Tutaj mamy już wszyte od środka metki, czy po prostu wszywkę Tico. Tego wcześniej nie było. Tutaj też chyba już powinna być. Tak, mamy taka... też kolejną Tico Pro. Od środka mówisz? Tak. Jest coś takiego chyba na tej, czy nie ma już? Nie. A, mamy po prostu prześwitujący Tico z drugiej strony. Słuchajcie, także no tutaj już dużo solidniej. No to i wygląda. Wypukłe Tico, tak? O, już w tym to miejscu. Tego... To... Tak, tak. I chociaż to nawet na tym już było. Więc... Akurat bramkarska. Tak, akurat tak, bramkarska to... Tak, a to akurat była bramkarska. Co mamy dalej? Lado Danilow. Numer 26, wymiana z kolekcjonerem, tak naprawdę innym, za koszulkę też innego polskiego klubu. No, z jakiej? Z LKS Łódź wymieniłem po prostu, okay. Ale to kolekcjoner GKS-u Bełchatów. To jest sezon? To jest już 2-0-2-0-3? Jakoś tak. Przechodzimy dalej, to jest dwójka numer 2. Z tego sezonu Wojciech Szymanek. To znalazł człowiek w lumpie i... Znajomi mnie oznaczyli po prostu, jak się po tym pochwalił, zapytałem, czy chce sprzedać, powiedział tak. Okej. I znalazła się u Ciebie. To jest sezon, w którym Polonia grała bez sponsora. No to już były te chude lata. Okej. Więc to już tak równia pochyła niestety, że tak powiem, z miejscem w tabeli. Pierwsza równia pochyła. No tu już nie było zbyt kolorowo. Potem tu już jest 05-06. I Orange Ekstraklasa, chyba pierwszy sezon. Ale powiem, że te koszulki faktycznie wyglądają coraz Tico, w sensie, że ten materiał akurat tu mi się już zaczynał podobać. Mamy też badże Orange Ekstraklasy, Blachy Pruszyński, dziewiątka. Damian Seweryn, pamiętam takiego zawodnika jak Damian Seweryn. W Górniku Zabrze chyba grał też. Być może, ale pamiętam go z Polonii. Bardzo ładna koszulka, muszę powiedzieć. To Tico mi się akurat podoba. Co mamy dalej, Hubert? Dalej mamy kolejną zmianę sponsora, w sensie producenta, przepraszam, oczywiście mam na myśli. Ale sponsora też. Sponsor się pojawia, pierwszy raz JW Construction, no już legendy o tym panu chodzą.
Zina. Zina to jest również polska firma, o ile się nie mylę. Tak jest. I powiem tak, różni się przede wszystkim. Mamy tutaj siateczkę, mamy nazwisko Tomasz Jodłowiec, nawet jest autograf, widzę jest. Tomasza Jodłowca, nie wiem, czy on będzie widoczny w kamerze. Bardzo fajne wykonanie Ziny, muszę powiedzieć. Mi ta koszulka się również podoba. Jak znalazła się koszulka Tomka u Ciebie? Licytacja? Tak, tutaj licytacja Allegro. Mhm. Historia dotyczy nie tego, jak się znalazła, ale jak pewna osoba chciała, żeby znalazła się u mnie po raz drugi, ponieważ ktoś uznał, że jak zapytałem, czy ktoś ma na sprzedaż koszulki Polonii na Facebooku i dostałem propozycję właśnie koszulki Tomasza Jodłowca. No to ja napisałem tej osobie, że ja już niedawno kupiłem koszulkę Tomasza Jodłowca, ale niech podeślę, no, że tak powiem, od przybytku głowa nie boli, tak? On mi wysyła, patrzę na te zdjęcia, no i widzę, że kurczę, no ja wylicytowałem z tego, że tak powiem, licytowałem niedawno na licytacji koszulkę, której zdjęcia, która na zdjęciach wyglądała tak samo. Ba, to były te same zdjęcia. Zapytałem go, ej gościu, ale ty chyba chcesz mnie oszukać, bo no znam te zdjęcia i no i tak średnio, że tak powiem. No on powiedział, że no bo tutaj na szybko, bo on potrzebuje szybko pieniędzy, więc tanio sprzeda i podeślę zdjęcia wieczorem. No od tej pory kontakt się urwał. Tutaj przestroga dla wszystkich, słuchajcie, ja polecam, żeby dogadywać się przy kupowaniu koszulki jakiejkolwiek na Vinted. Nie dość, że mamy tanią wysyłkę, mamy jakąś pewność, to uważam, że Vinted jest zbawieniem dla kolekcjonerów takich jak my, bo ułatwia to przede wszystkim sprzedaż. Na Facebooku zdarza się dużo wymuszeń, no i pewnie nie jedna osoba mogła się nabrać, tak, na tego jodłowca, który być może do dzisiaj się gdzieś tam, wiesz, próbują go sprzedać. No może te zdjęcia już w piątym obiegu są. Czyli to były wyjazdówki? To były tak domowe, tak? Ale były też całe czarne ziny. Czyli to był jakby trzeci wtedy komplet, tak? W tamtym sezonie. Może tak być, nie pamiętam. To ja ci powiem, że tobie się mówisz najmniej podobają, a ja cię powieszę, a mi się podobają najbardziej. Oprócz oczywiście Essika i Diadory, no bo tam jestem jakby zupełnie. Przejdźmy, Hubert, do tej koszulki, bo to jest koszulka, znowu zmieniamy producenta, firma Hummel. Ale co zwróciło moją uwagę? No jest przepiękny herb Polonii. Muszę powiedzieć, jest mieni się aż złotem, wszywany, koszulka bramkarska, ale Radosława Majdana. Sezon 07-08. To jest koszulka z licytacji charytatywnej Gramy dla Hani Wróbel. I to jest pierwsza koszulka, jaką nabyłem z tej licytacji, gdzie też od tego czasu jakby się zaangażowałem nawet w całą tę sprawę. Czyli znajomy mnie do tego zachęcił. Ale zaangażowałeś się w akcje charytatywne? Tak, jakby w pomoc tam, jak są turnieje, to właśnie zajmuję się z kolegą stoiskiem z koszulkami i tam mamy właśnie koszulki różnych zespołów i że tak powiem, ogarniamy to, żeby jak najdrożej były wylicytowane. Słuchajcie, to tutaj damy link i damy QR kod, żebyście sobie mogli wejść. Hubert mi poda, gdzie i co robi, bo to jest bardzo słuszne. Jest parę takich inicjatyw też na Twitterze, na Facebooku. Powiem tak, jeśli chodzi o techniczne aspekty koszulki, bo na tym się chciałem skupić, bardzo ładnie wytłoczony jest tutaj ten sponsor, super herb, no wiadomo, autografy, fantastyczna sprawa, Hummel, ja lubię firmę Hummel, uważam, że Hummel robi bardzo dobre koszulki, bardzo dobre ubrania, masz zresztą na sobie bluzę Hummela, no to już jest taka klasyka, ten wzór to tutaj, prawda. Tak? Proszę bardzo. Sezon 11-12, bramkarz rezerw, Łukasz Skowron, tu żebym nie pomylił imienia. W polskiej lidze za bardzo nie zaistniał, więc za granicą trochę pobronił. Wydaje mi się, że Liga Szkocka, jakieś takie to na Wyspach coś pobronił. Możemy sprawdzić. Co zwraca uwagę? Tutaj taki hologram Hummela, którego chyba nie widziałem tutaj, albo może jest. Tutaj jeszcze nie było, nie tam było. Następnych będzie. Bardzo ładny wzór. Zresztą ja widzę firmę Hummel, to myślę reprezentacja Danii. No to już jest taki klasyk piłkarski. Bardzo mi się podoba ta koszulka, fioletowo i bramkarski, no herb, tak jak w poprzedniej koszulce też wszyty. Łukasz Piątek, 28, koszulka bardzo ładnie wykonana, muszę powiedzieć, no Hummel. To jest chyba ten sam wzór w zasadzie, tak? Który mieliśmy tutaj, tak. To jest ten sam sezon, ten sam wzór. Wydaje mi się, że to jest ogólnie z katalogu Hummela chyba, bo
Znaczy, że nie jest to nic niestety wyjątkowego, ale pięknie się prezentuje. No, tak jak mówię, no takie nawet patche tutaj, znaczy patche, te boki wyglądają jak... Trzeba by sprawdzić reprezentację Danii, w czym grała w tam 2005, 2006? Nie, to jest 10, przepraszam już, tak? 11-12. Opowiedz coś o niej. Też bo można chyba powiedzieć warto. Kapitan, czyli Łukasz Trałka. No, to jest zawodnik, którego bardzo chciałem mieć w swojej kolekcji, ponieważ właśnie w tym, podczas tego pierwszego meczu w 2012 roku on podszedł do trybuny i zbił z nami piątkę i od tego i to sobie zapamiętałem. I dlatego jak była jego koszulka też możliwa do wylicytowania, to no, nie wahałem się za bardzo. Tu jest właśnie fajny ten motyw Ursynkar, taki Ursynkar bardzo dobrze szyty. Wykonany, bardzo ładna wszywka. Tak, to... Ten sam wzór Hummela co poprzednio, no, albo prawie identyczny, nie, troszkę różniący tylko się. Jest, no chyba jest identycznie, tylko jest biały. Piłkarz polskiej lidze, który no, jest po prostu no, pewnego rodzaju legendą, w tej chwili wciąż grający... Bramka z rzutu wolnego ostatnio. Bramka z rzutu wolnego, grający w Warcie. Ja bardzo szanuję Łukasza Trałkę, więc zazdroszczę ci tej koszulki jako drugiej tak naprawdę z tej całej kolekcji, trzeciej i tak mocno, bo oczywiście chciałbym mieć tyle koszulek, co i ty również, Polonii. Pokażę ci kolejną. I to jest już sezon... Ostatni sezon w Ekstraklasie. Dokładnie. 12-13. Raczej jego początki, bo w trakcie sezonu Dwalisz Filip przeszedł do Legii Warszawa. No bardzo fajna, no tak jak zwykle Hummel ma w zwyczaju. Są jakieś takie wytłoczone X-y. Tak, delikatne takie właśnie hologramy, ja to tak nazywam, wszyte. Bardzo porządnie zrobiona koszulka. Metka też jest fajnie tutaj, Hummel Zons, nie wiem czy jakaś taka specjalna edycja, ale ona też prześwituje z tej strony. Bardzo ładna koszulka, no trzeba przyznać, że bardzo fajna. To mój kolega na Vinted, Filip z Football Thrift Shop, którego pozdrawiam, znalazł to na Vinted za 15 zł jakoś, pod nazwą koszulka na WF. Podajże. A tu mamy z tyłu Pawła Wszołka. Widać też, że odpadł znaczek Ekstraklasy z numeru, więc ktoś musiał to niemiłosiernie eksploatować, dlatego też no, stan jest jaki jest, nie ma co tak, mówić. Patrzę, też są tutaj poniszczone boki. Okropnie to się wyprał po prostu, ewidentnie. Ale wiele razy, no bo też nie oszukujmy się, to ta naklejka nie zepsułaby się wpływem jednego prania. Wiesz co, no najczęściej to są historie typu wrócił facet z halówki, wiesz, gdzieś odłożył, żona rzuciła, czy kobieta rzuciła do prania i być może, no, powiem ci, że w wysokiej temperaturze to mogło odpaść po pierwszym, niekoniecznie wielokrotnie. A to jest co za koszulka? Jakaś to jest... specjalna edycja? Czy nie, czy... nie, nie, to już jest replika normalna z inny pierwszy sezon po degradacji do czwartej ligi, czyli 13-14, trenerem wtedy był Piotr Dziewicki. Właśnie. A był asystentem też... był chwilę Emil Kot, jak tak się nie mylę. Nawet nie chwilę. Znaczy chwilę w sensie, że sezon był ten, no, tak? To... No i potem po następnym sezonie już zrezygnowali z pełnienia tak. funkcji. Czyli w tych koszulkach grała Polonia w tak czwartej jest. Lidze? Tak jest. No to powiem ci, że jeśli to jest sezon różnicy, tak? W zasadzie to jest dwa sezony, tak? Różnicy. To jest też sezon różnicy. Sezon różnicy. Słuchajcie, zróbcie sobie porównanie, no ile jednak Hummel, kiedy były pieniądze i naprawdę super wzór, tutaj jeszcze Wojciechowski inwestował, no tutaj no, no zupełnie przepaść. Znaczy, tu już Wojciechowski nie inwestował, bo jest Deon i Reneusza Króla. Ale można... że tak powiem... No to nawet gdybyśmy się tutaj cofnęli pod JW Construction, czyli jeszcze gdzie było JW Construction, no to faktycznie jest różnica w jakości. Mamy koszulkę New Balance'a, czyli tak, zmieniamy producenta. Który sezon? Który, czy to jest koszulka... 17-18 bodajże. Czyli już nadal trzecia liga, czwarty poziom, tak? Nie, to właśnie w międzyczasie jeszcze nie mam tych koszulek niestety, ale potem w trzeciej lidze była Zina. Po Zinie, bo tu mamy tam, jeszcze jakąś, tu mamy tak, to już będzie też jeszcze tam kolejne, ale potem było Tico przez pewien czas, jak był Władysław Jerzy Engel, wrócił do Polonii i tam... Uporządkujmy sobie to na chwilę, przepraszam, że ci wejdę słowo, ale uporządkujmy sobie ci w takim razie to, kto jest... 13-14. To jest 13-14. 14-15, 15-16 i to chyba już jest 16-17. Czyli dwóch sezonów jakby ci brakuje w kolekcji, tak? Jakoś tak, bo oni przez dwa lata grali. Mniej więcej. Okay. To są takie. Źle się kojarzą te koszulki przez to, że były wyjazdowe, były czerwone,
Mhm. A mi się tak źle kojarzy, bo po prostu ten New Balance mi się nie podoba. 19-20? Bądź, nie, 18-19. Pokażmy ten motyw kolumny Zygmunta. To jest kolumna Zygmunta? Tak, tak. Jest. Kolumna Zygmunta, fragment Zamku Królewskiego. Nie wiem, czy to kamera jakoś tam obejmuje. Co prawda koszulka nie jest jakoś super wykonana, bo to jest oczywiście wdrukowane tutaj, ale fajny jest ten motyw. Bardzo mi się podoba ten motyw tutaj. Jeszcze tutaj DNA miasta. Tak, można. Tak. Mamy też no i boczne. Krystian Pieczara i to KSP czarne koszule. Tak, pokażmy, o tak, żeby to pokazać, bo te koszulki, muszę powiedzieć, swego czasu chciałem już kupić. To jest 19, tak? Mówisz 20 jakoś... czy 18, 19? Tak. To jest coś koło 20, chciałem ją kupić, niestety gdzieś tam się zgapiłem i jej nie kupiłem. Teraz może gdzieś bym ją dostał. Głównie z tego, że mi się podobają takie elementy, no ta koszulka jest pewnego rodzaju wyjątkowa wśród tych wszystkich, no bo żadna inna nie zawierała takiej grafiki. Oceniam ją mimo tego, że tutaj można było się postarać, powiedzmy, o wyszywane czy coś, to bardzo, bardzo fajna koszulka. Tutaj pojawia się nam już Sea, czyli współczesny sponsor, obecna tak, firma właściciela. Koszulka z zeszłego sezonu jest, czy to jest Parobczyk, tu jeszcze... Smuga gdzieś... Daniel, to też znamy się Smugiem, pozdrawiam tatę Daniela Smugi, którego znam. Grzegorz Wojdyga. O, i Wojdyga to taka trochę legenda Polonii. Właśnie chyba, tak? Grzegorz przekazał nam parę koszulek na akcję charytatywną, to jest jedna z nich, to też wylicytowałem potem po prostu. I Grzegorz w tym sezonie nawet nam z Legionowi przekazał koszulkę swoją. O, proszę. Więc to... Wielkie podziękowania dla niego. Bardzo nawet przyzwoity wzór. Na pewno w twojej kolekcji koszulka kiedyś dużo warta, no bo są autografy jednak kilku piłkarzy i też docenionych. Tu mamy koszulki, które odłożyłeś tak jakby na koniec tego wieszaka. Dlaczego, tak. Dlaczego je tak odłożyłeś? Są to z koszulki z różnych względów. To, z różnych. To jest koszulka, którą nabyłem wygrabiając sobie kartę kibica. I dlatego uznałem, że ją tam chyba była w jakimś meczu derbowym. Kamienna. No właśnie na tej trybunie rozdawana. Tutaj to nie będzie tego widać zapewne, ale tu na początku było JW Construction, bo jak się ją odwróci, okay, to no widać literki. Tak, prześwituje. Jest i... Czyli w zasadzie jest zaklejony sponsor. A dlaczego tak się mogło stać? Bo mówisz, że nie grali w tym sponsorze. No nie grali w tym sponsorze, bo po prostu zostały pewnie z poprzedniego. Okay. Ideon przyszedł. Potrzebowali pieniędzy, no bo rozumiem, w tamtym sezonie rozumiem, tak, kasa będzie jutro i sprzedawali. Tu mamy kolejne autografy, Hubert. Powiedz mi, kogo to autografy, z którego sezonu? To jest też Polonia trzecioligowa, też od Grzegorza Wojdygi na akcję charytatywną. To chyba druga, jaką wylicytowałem wtedy właśnie w ramach akcji Gramy dla Hani Wróbel, jak jeszcze też tak się w to nie angażowałem ani trochę. I dlaczego ją odstawiłem? Bo trochę mi Szachownica. Przypomina, trochę mi przypomina Boavista Porto. Nie mam żadnej jeszcze koszulki, Boavista będzie pierwsza. Nie wiem dlaczego, ale lubię wzór szachownicy. On mi się w Polsce kojarzy nie tylko chyba z Polonią. W którym roku Polonia grała w takich koszulkach? To mi się wydaje, żeby się nie pomylić. Też 9697, jakoś tak to było, że wtedy, kiedy te. To też Diadora była wtedy. Okej, okay, dlatego... a to jest po prostu zupełna... Tak, to tak... kibice, grupa kibicowska robiła. Po prostu, tak? Od bez Diadory. Tak, zamówienia. Mm-hmm. Bardzo. I dlatego też ją zamówiłem. Dwie ostatnie koszulki. Powiedz mi, to jest chyba nie piłka, tak? To wydaje mi się, że ktoś napisał na Twitterze. Mm-hmm. Nie wiem, czy to był dziennikarz Eurosportu Mateusz Kalina, czy nie on. A że... Bank, tak, PBK to jest... PBK to był chyba przed Kredyt Bankiem jeszcze, coś tak? Coś takiego, że był było... turniej chyba pracowników na Polonii, okay, i właśnie Widsport robił dla nich koszulki wtedy i to możliwe, że to jest z tego turnieju, okay, ale okay, sam Widsport dla mnie jest taką legendarną firmą. Co, jest numer telefonu na metce, jakbyś chciał sprawdzić w ogóle, wiesz? Nie wiem, a, czy nie wiesz. Zauważyłem. No to jest numer telefonu i to nawet współczesny jest, 22 779 6540. I to... Powiedziałbym to obiektywnie nawet. Ale mówisz o Tico, że w ogóle, tak? Że Tico wygrywa jakościowo z tą koszulką. No, to pewnie tak. To jest ostatnia koszulka, która wyszła, o ile się nie mylę, tak? W 2018 roku.
Dokładnie, w ramach odzyskania niepodległości, bardzo ładnie zrobiona koszulka. Rozumiem, że Polonia grała w tych koszulkach, czy są tylko kibicowskie? Nie grał. Wyszło klub, tak? Tych koszulek 100. No proszę. Nie kupiłem tego w pierwszym rzucie. Mhm. Tam było 1911 zł za tę koszulkę. Ale gdy były obchody 110-lecia, to grupa Ultras Enigma robiła licytację właśnie w celu... Tam grupę. Że tak powiem... Numer jeden w ogóle. Wsparcia tych obchodów. Bardzo się cieszę, że przyszedłeś ze swoją kolekcją tutaj pokazać ją. Bardzo, bardzo ona mi się podoba. Natomiast chciałem, żebyś wybrał takie top 3 poza tą koszulką, której jest autograf Piotrka Dziewickiego. Twoje top 3. Myślę, że tak. Tej nie wybieram przez to, że one nie były czarne. Mhm. No nie były czarne, bo my pokazywaliśmy ją na początku, w kamerze raczej powinno być widać, że ona jest taka brązowa, brunatna bym powiedział. Okej, czyli mamy Empik Diadora. Tak, jeszcze bym dał tamtego Krystiana Pieczarę. Okej, czyli ją podaję. To będzie tutaj Pieczara. Dobra, mamy te dwie. I... Ojejku, teraz to wybrać. To kiedyś, jak jeszcze nie miałem zbyt wielu koszulek, to już ten Radosław Majdan był zawsze w mojej topce, więc niech zostanie w niej cały czas. Dobra, zawieźmy sobie tak i pokażmy trzy. To ja ci powiem tak, ponieważ niech gość w tej serii wybiera top 3 swoje koszulki, a ja wybiorę swoją topową i muszę ci powiedzieć, że tutaj się chyba będziemy zgadzać. Czy mogę jeszcze tego Exiga na chwilę zobaczyć, bo on też mi się bardzo podoba. Chyba przez tą wizję TV mam taki sentyment. Natomiast faktycznie tak, ta Diadora Polonii to jest dla mnie, jeśli chodzi o walory estetyczne, o to jak ona mi się podoba, podoba mi się bardzo. Hubert, dziękuję ci bardzo za to, że pojawiłeś się w pierwszym odcinku o kolekcjonerach piłkarskich. Mam nadzieję, że wam się tutaj kolekcja Huberta podobała. W kolejnych odcinkach, tak jak wspomniałem na początku, będzie kilku innych kolekcjonerów. Na początek zakładam koszulek klubów polskich. Jak duża jest twoja kolekcja koszulek piłkarskich ogółem? Kiedyś to wpisywałem do Excela i tam już było ponad 200, ale ogólnie rzecz biorąc chyba jest już pod 300. Nie wpadłem na to, żeby zrobić Hubert, życzę ci, żeby to było w tysiącach. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję.